przez to, że na przykład uwielbienie staje się coraz bardziej popularne, udało się zrobić coś takiego, że zazwyczaj śpiewamy te same tłumaczenia. I to jest super. Kiedyś tak. Każdym co 5 kilometrów było inne tłumaczenie, nie? Ale przez to, że my tyle śpiewamy właśnie po angielsku, zaczęliśmy pisać po polsku, jakbyśmy pisali tłumaczenie. Na przykład w języku angielskim jest bardzo dużo jednosylabowych słów. Więc kiedy na przykład właśnie dziewczyny tłumaczą, no to muszą walczyć z tym, żeby dochodzić do tego, wiesz, końcówki. Nawet muzycznie kończysz słowo tak, że jednosylabowym słowem kończysz. I ja na przykład, wyobraź sobie, że przez pierwsze ileś lat pisałem tak melodię, że musiało być jednosylabowe słowo na końcu. Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku, a myśmy się spodziewali. Dzisiaj moim gościem jest Michał Król. Nie wiem, czy trzeba przedstawiać, czy nie. Może komuś trzeba. Może trzeba. Tak myślę, co ja bym o tobie mógł powiedzieć. Michał Król, czy Król dla mnie po pierwsze. Wódz Król. Tak kiedyś właśnie mieliśmy, nie? Takie tak. Zdjęcie pamiętam jeszcze z Marcinem Zielińskim, tak, tak, że tak. Kapłan, król i prorok. No ale właśnie muzyk, lider uwielbienia, jak można powiedzieć, pieśniarz? Nie. Można powiedzieć pieśniarz, można, pieśniopisarz. Może. Pieśniopisarz jeszcze. O, tak, o. Który ma wspaniałą żonę, Melanię, tak. Która też jest zaangażowana. Tak jest, tak jest. No ja czekam cały czas, tak szczerze, tak od tego zaczynamy, może jeszcze o tym powiemy coś, ale że czekam na... A też w ostatnim wywiadzie, który twój słuchałem, to też ty też czekasz. Tak. Na to, że wybrzmi jej talent i ja też na to czekam. I mały synek. Sześcioletni Nikodem. Nikodem. Ja mam bratanka Nikodema, to jest agregat pierwszej wody. Tak, czego tobie życzę. Nie, taki pozytywny, bardzo artysta też. Aha. Więc Michał Król. Co ty byś jeszcze dodał jakby od siebie, nie? Bo to ja wiem, że no, ja mam swoją perspektywę, a dla ciebie co by było ważniejsze? Jakbyś tak powiedział, kim jest Michał Król, to co byś powiedział? Ciekawe. A wiesz co? Myślę, że zawarłeś te najważniejsze moje jakieś tam tożsamości, czyli lidera uwielbienia, jak najbardziej, pieśniopisarza. Myślę, że jestem autorem pieśni uwielbienia, więc to jest mega, mega ważna część mojego życia. Tym bardziej, że teraz tworzę kolejną płytę, więc w ogóle żyję tym w 100%. Polecamy pierwszą. Pierwszą, drugą, trzecią. Tak, to będzie czwarta. Ale tak, więc cieszę się z tego bardzo. Gdzieś tam też miałem przez jakiś czas taką blokadę trochę do pisania i nie szło. Jednak twórczość potrzebuje przestrzeni i powietrza. Więc teraz troszeczkę mam może sezon taki bardziej może właśnie skupiony na tym, żeby tę przestrzeń tworzyć. I wtedy się tworzą rzeczy. Nowa nie? przestrzeń, nowe życie. Nie? Tak. Coś jest takiego. Tak, jest to powietrze. No i też wspomniałeś, że jestem mężem i ojcem i tak myślę, że to jest ten. Jestem też straszynianinem i tu się spotykamy. No właśnie, w Straszynie się spotykamy. Tak, więc Tomek przyjechał prawie pod mój dom, więc przyszedłem piechotą dzisiaj, więc. Ja już się raz spotkaliśmy przy rondzie. Tak, kiedyś, tak. Tak, jechałem na Kaszuby gdzieś. Tak jest. No więc. Więc tak, bardzo miło mieć spotkanie. Bardzo, bardzo. To nie jest takie oczywiste, nie? Że takie spotkanie jest takie miłe, nie? Tak jakby, no nie wiem, ja jestem tak w ogóle, tak mówiąc, w spotkaniach z ludźmi, no zawsze masz jakąś taką niepewność czy tajemnicę, ale ja powiem tak otwarcie, już się przyznam, że ja mam zawsze takie, wiesz, pragnienie spotkania z tobą i się nigdy nie zawodzę w takim sensie, że tak wczoraj też mieliśmy takie spotkanie, że tak naprawdę byśmy najchętniej nie kończyli. A, to prawda. Nie, że coś takiego jest. Takie... Skończyliśmy, żebyśmy mieli dzisiaj tak. Rozmawiać. No, więc to tak mi się dobrze jakby z tobą i przebywa, i słucha, rozmawia. To bardzo miło. To takie. Myślę, że dużo rzeczy nas łączy gdzieś tam, mimo że jesteśmy z różnych światów, nie? Mamy różną, nie wiem, wrażliwość, duchowość pewnie, jakieś tam
to jednak też jest sporo rzeczy, które nas łączą, po prostu, nie wiem, pasja do Kościoła, pasja do uwielbienia, pasja do Jezusa, nie? I to jest coś, co nas łączy i no właśnie, klika. No właśnie, bo to tak, to mi się spodobało wczoraj, jak opowiadałeś, że gdzieś byłeś, gdzie byłeś? W Pruszczu? Nie. Gdzieś miałeś jakieś warsztaty, tak? I ktoś mówi, że a, jest ze Straszyna, nigdy się nie widział w kościele w Straszynie. Tak. Czy to tak, było? Tak, to było w Starogardzie. Starogardzie. No, bo Michał jest z Kościoła Zielonoświątkowego. Mm. Właśnie jakby to jest, no nie, że to jakoś tak w ogóle nie przeszkadza. Nie? Znaczy, to miałoby przeszkadzać, tak sobie teraz mówię. Nie, że to tak no. Spotkanie dwóch osób, mężczyzn, nie? Taki właśnie. Wydaje z tym, się, co ty mówisz, nie? Że jakby z tymi pasjami, mm-hmm. które gdzieś nas łączą. Myślę, że to jest ta tożsamość, nie? Jeżeli mamy tożsamość właśnie Królestwa Bożego, w którym Jezus jest na tronie, no to i na tym się skupiamy, to jest coś, co nas jednoczy po prostu. No jakby myślę, że Jezus powinien zajmować w naszym życiu takie miejsce, w naszej służbie, w naszym życiu codziennym, właśnie w naszych sercach, nie? Że wszystko inne powinno mieć dużo mniejsze znaczenie niż często ma. Tak. Ja tak widzę właśnie, wiesz, takie połączenie charyzmatów też, w tym sensie, no nie wiem, tak mi teraz mam przed oczami ten kalisz i ciebie na scenie, właśnie to Abba Pater, nie? To było to wydarzenie i ciebie widziałem jak no w tym uwielbieniu, w tym śpiewie, jakby tak królowałeś w tym sensie, bo to nie jest naciągane w żaden sposób. I nie tylko tak z nazwiska brane, tylko ja tak zobaczyłem właśnie, wiesz, tak jak, no nie wiem, jak możemy mieć wyobrażenia, no mamy słabe wyobrażenia królowania w obecnych czasach, nie? A tam, nie wiem, z Władcy Pierścieni możemy coś podejrzeć albo no nie wiem coś. Tak. Ale to nie chodzi o jakieś tam zewnętrzne rzeczy, tylko w sercu, że to jest ktoś, kto daje poczucie bezpieczeństwa, błogosławieństwo, oparcie, takie pewność tego, w czym uczestniczysz. To ja, no jeszcze bym mógł mówić, nie? Jakby co ja zobaczyłem na tej scenie, znaczy co się odbiło w moim sercu wtedy, nie? Jakby ja wtedy tak właśnie zobaczyłem, że ja chcę za tobą iść, chcę z tobą być w tym, że w ogóle nie mam jakichś obaw, że jestem jakby na pewnym gruncie, wiesz, że ciekawe, bardzo to ciekawe. Bardzo to dla mnie było takie i to jest bez względu właśnie, nie wiem, na denominację czy cokolwiek innego, jakby albo się to ma, albo się tego nie ma, nie? Mówiliśmy wczoraj sobie o Mateo. Mateo jest trochę inaczej, nie? To jakby, bo każdy z nas jest inny, wiadomo. Tak. Ale on ma też taki moment, jak kiedyś, to tak się podzielę przy okazji, że to było chyba na Betlejem w Polsce. Ja zobaczyłem wtedy, pamiętam, Piotra Nazaruka i on prowadził chór. I potem wychodzi Mateo i nas prowadzi w tym. I takie zobaczyłem dwa rodzaje pasterzowania. Nie? To znaczy, nie, że lepsze, gorsze, bo oba super. Tylko, że jedno takie właśnie churalne, czyli takie, tak jak Piotrek właśnie tak zaprasza, tak jakby gromadzi, a Mateo ma coś takiego, że idzie pierwszy przed owcami jakby i owce i za nim idą, nie? To jest takie, ja usłyszałem, że właśnie w Polsce jest ten pierwszy rodzaj taki właśnie, że taki pasterz polski, nie? Taki gazda, czy tam ten Juchas to tak właśnie zagania owce, tak, o. I to jest, bo u nas są duże takie polany, nie? A na przykład w rumuńskich górach, czy tam, gdzie są w ogóle wysokie góry, no nie ma takich polan, to wtedy pasterz idzie pierwszy. Ciekawe. I albo gra na fujarce, albo strzela z bata i owce idą jakby za nim. I mówię, wow! Taki rodzaj pasterzowania, taki rodzaj, to nie jest jedno przeciwko drugiemu, tylko się jakoś tak dopełnia, nie? A ty masz jeszcze jakby taki swój królewski, już używając tego obrazu, tego słowa, sposób jakbyś prowadzenia, nie? Czy liderowania w tym uwielbieniu. Bo jakbym miał cię spytać tak, no czym jest to liderowanie uwielbienia dla ciebie? Nie? Że co to dla ciebie znaczy? Co to jest? Jakby to, nie wiem, czy to dobre pytanie, ale tak. Nie, no to super pytanie, ale w ogóle jakby ta historia, którą mówisz sprzed dwóch lat na Abba Pater, to jest świetne, w takim sensie to jest mega komplement, że właśnie poczułeś, że jest bezpiecznie, że możesz się zaangażować w uwielbienie, że wiesz, że
to tu jest królem tak naprawdę, tak, nie? Tak, że to nie ja jestem królem, tylko tak, że tak. Jakby, że to nie chodzi właśnie o, że nie czujesz się, nie wiem, właśnie, że jakiś denominacyjny przekaz będzie, tak. Który nas dzieli może, że czujesz jakieś takie niepewność, tylko mimo swojej świadomości tego, że jestem protestantem, mówisz, jak wiem, że Jezus jest na pierwszym miejscu tutaj. To jest super, to jest najlepszy komplement w ogóle dla lidera uwielbienia. Tak, właśnie, ale nie? Wiesz, bo to też jest coś takiego, że lider nie ginie, w sensie ten król, tylko że on jest jakby, nie wiem, posłany, delegowany i on ma być właśnie tym królem, co i on będąc królem, już tak używając to, nic nie umniejsza królowania Jezusowego, nie? Ale jednocześnie nie musi się tak jakby chować, tylko wręcz właśnie tak jakby Chrystus jako król był tronem, czy jakby takim, prawda, podstawą jego królowania, a on wybrzmiewa, nie? Troszkę tak jak, wiesz, tak jak myślę o Nikodemie, prawda, twoim synu, że możesz tak go wziąć i wynieść, nie? I jakby on jest wyżej, tak. Ale jest jakby w swoich rękach i on się cieszy, ty się cieszysz, jakby to nie jest przeciwko sobie, nie? Tylko coś takiego. A właśnie, i może to jeszcze tylko, nie? Co mówisz, że tu nie chodzi w ogóle mi o denominację, tylko o prawdę taką, która jest w dźwiękach, czyli na przykład, że ja się czuję bezpiecznie, bo to są te dźwięki, które mają być, nie? Bo to są jakby ten klimat, ten świat duchowy, który ma być, który stroi między nami, jakby między niebem i ziemią, między tymi, którzy grają, ci, którzy uczestniczą, jakby, że tutaj nie ma fałszu, nie? Że jest jakaś prawdziwa taka i w dźwiękach, w formie, w treści, we wszystkim jest taka harmonia, nie? Tak super. Powiedzieć. Super, no to jest bardzo fajne. W ogóle w festiwalu Abba Patria pamiętam, że mi zupełnie z praktycznej mojej strony lidera uwielbienia zależało na przykład na tym, zawsze Kubę Tomalaka, którego pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Właśnie z którym współpracowałem przez wiele lat i różne fajne rzeczy robiłem. I kiedyś właśnie poprosiłem go, słuchaj, to jak będę śpiewał na tym festiwalu, postarajcie się dać mi piosenki obok siebie, żeby właśnie mógł poprowadzić ludzi, mieć takie poczucie, że prowadzę ludzi gdzieś tam przez jakiś moment, jakąś chwilę gdzieś tam idziemy. No bo to jest dużo trudniej zrobić, wejść, zejść. A jakby formuła festiwalu jest taka, no festiwalowa jednak. Mi zależało właśnie, żebym był przede wszystkim liderem uwielbienia, bo to jest moja pierwsza tożsamość. Nie bycie wokalistą jakimś tutaj, szczególnie, że na Abba Patria zawsze są świetni wokaliści, więc gdybym myślał o sobie jako wokaliście, to bym bardzo był zestresowany. No i ja myślę, że wiesz, że to prowadzenie, bycie liderem uwielbienia, prowadzenie uwielbienia, w ogóle jak sama nazwa, no, lider uwielbienia to jest ktoś, kto prowadzi, tak? Lider to jest ktoś, kto prowadzi i idzie przodem. I dla mnie ważne jest to, żeby właśnie zabrać ludzi w jakąś podróż, nie? Trochę jak właśnie te owieczki, mówisz, pasterz owieczki zbiera. Może nie czuję się pasterzem tak bardzo, ale chcę być może tą owieczką, która gdzieś tam będzie troszkę głośniejsza i może trochę bliżej tego pasterza, nie? Że jeszcze chcę być tą osobą i na to zwracać uwagę. I każdy lider pewnie właśnie, tak jak mówisz, ma inny styl tego, w jaki sposób to zrobi. No ale dla mnie zawsze bardzo ważne było to, żeby faktycznie komunikować się z ludźmi, hej, tu jest Pan Bóg, zaśpiewajmy razem, tu jest Pan Bóg, zaśpiewajmy, tu jest Pan Bóg, zaśpiewajmy razem, nie? I taki bardzo duży przepływ informacji, żeby był, żeby właśnie zbierać ludzi uwagę i zwracać ich uwagę na Pana Boga, nie? Myślę, że to w ogóle jest ludzkie, ale może teraz troszkę bardziej, że i to znowu, to już jest typowa forma uwielbienia, jak ja prowadzę, ale to, że cały czas skanuję pomieszczenie, w którym jestem, czy to jest większe pomieszczenie, mniejsze pomieszczenie, to już nie ma znaczenia, ale jakby patrzę, gdzie są ludzie i czy oni idą ze mną, bo łatwo się rozproszyć, łatwo się rozpraszać, szczególnie kiedy śpiewamy, nie wiem, ludzie znają dobrze jakąś piosenkę, nie? No to łatwo przestać myśleć o tym, co śpiewamy, nie? To w każdym, to jest normalne, nie? Więc ja jako lider uwielbienia skanuję, patrzę i mówię, hej, nie?
Zaśpiewajmy jeszcze raz. Zaśpiewajmy. Wszystko w takim duchu miłości, wiadomo, tak, nikogo tak. tam nie męczę, nie maltretuję. Jeżeli czuję, że możemy troszkę mocniej się pomodlić, troszeczkę z większym zaangażowaniem, to zachęcam do tego. Ale ostatecznie właśnie nigdy nie wchodzę w takie w jakiś taki moment frustracji, czy chociaż jest gdzieś tam, znowu po ludzku można by, ale staram się nie wchodzić w jakiś taki moment frustracji, że kurczę, coś tam, nie wiem, tydzień temu lepiej śpiewaliście, tylko mieć takie, pamiętać o tym, że to ostatecznie o króla chodzi, nie o mnie, nie? I że to on ma być wywyższony i że żeby to jednak są owieczki jego. Ja też jestem jedną z tych owieczek, nie? Więc ja mogę zachęcać, ale żeby tutaj nikogo nie próbować być pasterza właśnie. Nie? Ale ciekawe, wiesz, bo to tak sobie zadaję to pytanie, czego szukasz w tym? To znaczy co jest dla ciebie ważne? Już dużo powiedziałeś o tym, ale też tak ja sobie tak na swoje trochę przekładam, nie? Że no nie wiem, jak odkryłem tą tożsamość swoją kaznodziei, to jakoś siebie samego pytam właśnie o kaznodziejstwo, na przykład podczas, na przykład jak uczestniczę, czy prowadzę wielbienie, czy cokolwiek innego. Nawet, nie wiem, mówiąc kazanie, ile w tym jest kaznodziejstwa, w takim sensie, wiesz, czy tu jest rzeczywiście głoszone słowo, jak jeżeli ja od tego jestem, no to jakby, bo to się oczywiście składa z wielu jakichś tam aspektów, czy właśnie głoszenie, czy wielbienie, ale ja mam do tego jakby charyzmat, nie? I wiem, że wierzę w dary, nie? Że to są dary od Boga, bo ja tak jak wierzę, że On jest, tak jak mówisz, właśnie wywyższony, że On jest pasterzem, że On jest królem, no to ja chcę się posługiwać Jego królewskimi darami, a nie swoimi pomysłami, czy tam swoimi kreacjami. Więc to gdzieś tam wychodzi z tożsamości. Nie wiem, czy ty tak to skanujesz też siebie w tym. Właśnie, czy ja tutaj rzeczywiście jestem tym, kim jestem, jak to prowadzę. I tym samym właśnie, ile jest kaznodziejstwa w kaznodziejstwie, to ja pytam, a ile jest, nie wiem, jakbyś ty to powiedział, królowania w tym liderowaniu, czy tak myślisz, czy nie? Nie wiem, czy do końca wiem, o co pytasz. No właśnie, no, czy ja to jasno mówię. Ale wiesz co? Bo to właśnie, żeby nie było frustracji, bo po co? Wierzę, że Bóg mi dał wystarczające dary do tego, żeby to tak, zrobić tak. według Jego zamysłu, nie? Tak, wiesz co, no, czasami właśnie to jest ciekawe z prowadzeniem uwielbienia. I przypuszczam, że z kaznodziejstwem może być podobnie, że reakcja ludzi jest inna. Tak. Że jest różne miejsca, różny kontekst. Nawet kiedy się prowadzi, ja przez lata prowadziłem uwielbienie regularnie co niedzielę w kościele, więc nawet widząc tych samych ludzi o tej samej godzinie, ten sam dzień tygodnia, to samo miejsce, ale ich reakcja, ich przeżywanie jest inne. Raz wchodzą jak dziki w uwielbienie, jest, nie wiem, i wiele razy próbowaliśmy to nazwać, nie, że nie wiem, lepsza pogoda, gorsza pogoda, wiesz, nie wiem, ciepło, zimno, nie wiem, światła za dużo, za mało, wiesz, jakby, no, ale ostatecznie dochodzi, że tego nie da się tego wszystkiego zaplanować, bo to są ludzie, to jest materia, która przeżywała coś całe życie, to jest jakiś zbiór ludzi, który każdy z nich miał swoją historię i nagle się spotykamy razem. Myślę, że to też jest piękno Kościoła, nie? Że właśnie, że jest ta różnorodność i ta taka nieprzewidywalność życia i tych historii, które przychodzą i które możemy spotkać w Kościele, ale potem właśnie możemy się razem zjednoczyć. No i teraz tak, jestem w jednym miejscu, jest super. Jest super w takim sensie, znowu, co to znaczy super. Ludzie bardzo głośno śpiewają. Między piosenkami nie ma ciszy, modlą się, są zaangażowani. Ja później jako lider zespołu, czy gdzieś tam czuję taką duchową atmosferę, więc mi jest też łatwiej wejść w jakieś takie bardziej odważniejsze uwielbienie, tak? W odważniejsze może jakąś proklamację, tak? Albo coś czuję, nie wiem, właśnie czuję, nie wiem, że proroczo gdzieś Pan Bóg prowadzi, nie? Wiesz... I jest takie uwielbienie, a jest uwielbienie takie, że jest po prostu drętwo, nie? Z mojej, oczywiście, z mojej perspektywy, z mojego oczekiwania może, nie?
I kiedyś bardzo rozróżniałem to na zasadzie, było fajnie, nie było fajnie, nie? Udało się ludzi rozkręcić trochę, nie udało się rozkręcić, ale teraz jeżdżąc, szczególnie właśnie teraz dużo jeżdżąc po, wiesz, i kościołach protestanckich, i katolickich, wspólnoty, ale też uwielbienie po jakiejś mszy, wiesz, więc jakby kosmicznie różne konteksty, nawet różnica, wiesz, jak na wschodzie jestem. Tak. Mhm. A gdziekolwiek indziej, tak naprawdę, czy wiesz, na Podkarpaciu, jakby, że wiesz, że kurczaczki, to jest bardzo różne przeżywanie. Miałem taką sytuację pół roku temu, graliśmy właśnie w Chełmie, nie? Czyli już wschód, i powiem ci, że jak graliśmy to uwielbienie, graliśmy w bazylice, w tamtejszej bazylice, już nie pamiętam nazwy teraz, ale prowadziliśmy uwielbienie i miałem wrażenie, że jest tak drętwo, jeszcze wiesz, ta aura tego wielkiego pogłosu, i po prostu widzimy, że ludzie stoją, wiesz, grzecznie w ławkach i tak właśnie jak po prostu na zwykłym jakieś, tak, no, jak na mszy, nie? Tak. Wiesz, w ogóle jakby, nie wiem, niektórzy tam, ktoś tam śpiewa, ale tak średnio. I tak mówię sobie, kurczę, ale drętwo, nie? Ale ciężko jest. I potem, po tym uwielbieniu, powiem ci, przyszło tyle ludzi, po prostu ze łzami w oczach, z jakby takim przeżywaniem, po prostu mówię, że wow, że to było niesamowite, że coś w nich po prostu się działo. Ja mówię, jak to jest możliwe, że nie było tego widać po was, nie? Ale później do mnie dotarło, że tak, no, nikt tych ludzi nigdy nie nauczył inaczej. Tak. Ja nie mogę tego oczekiwać, że teraz oni będą skakać nagle, tak, nie? Oni tak przeżywają duchowość, tak są tacy na mszy, to jest jakby ich wyraz szacunku, miłości do Boga, w jaki sposób tak są nauczeni. I ja nie jestem w stanie z mojej perspektywy lidera uwielbienia ocenić wszystkiego, co się dzieje. Tak. I kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, usługując, że właśnie my nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co się dzieje w ludzkich sercach i co Duch Święty robi w tych ludzkich sercach, to daje takie poczucie wolności pewne, nie? Że okej, ja tu jestem, żeby stanąć, zrobić to, co mogę jak najlepiej, więc jeżeli widzę, że może jest potencjał, żeby zachęcić ludzi do modlitwy takiej indywidualnej, na przykład takiej własnej, żeby oni swoimi słowami wyrazili uwielbienie gdzieś tam między piosenkami, to zrobię to, ale jeżeli to nie będzie taka reakcja, jak bym sobie wyobrażał, to może jest drugie dno jakieś, którego ja nie widzę, nie rozumiem. Ja wykonuję swoją pracę i robię swoje, a Duch Święty niech robi swoje i jego rola jest dużo większa. Nie? Więc myślę, że to jest takie uwalniające i no i tak jak mówisz, nie? Że jakby ja staram się analizować to, co ja mogę, Michał, to na co masz wpływ. Nie? Czy zrobiłeś dobrze, czy to jest jakby, czy jesteś z siebie zadowolony, zrobię to najlepiej jak potrafię, ale wiesz, reakcja ludzi, z czym oni przychodzą, czy oni się modlą, czy się nie modlą, czy to już jest poza moją kontrolą. Tak. W ogóle mi takie coś przychodzi, jak teraz opowiadasz, no właśnie też w kontekście kaznodziejstwa, że no bywa też tak i u Pana Jezusa też tak bywało, prawda, że został odrzucony, nie? Jakby, że to też jest taki moment. No ja chyba nie miałem takiego momentu, żebym był odrzucony jako kaznodzieja, tak przynajmniej wprost podczas kaznodziejstwa, to nie chyba. I tak sobie pomyślałem, że to też jest jakby, czasami może Pan Bóg tak poprowadzić, nie? Że to... Ale no ciekawe, to takie już w ogóle taka myśl. Też mi się chyba nie zdarzyło. Wyrost, nie? Raz grałem na jakimś takim, no bo na takiej zasadzie, że był, wiesz, jakiś festyn parafialny gdzieś tam i wykruszył się jakiś zespół i nas wzięli, a to już lata temu, i nas wzięli tak na zasadzie, Michał, tam przyjedź, dosłownie dwa dni przed, nie? Więc my przyjechaliśmy w ogóle, graliśmy na jakieś, tak, to był, nie zapomnę tego, było... scena na jakiejś ciężarówce, ale to nie był tir ciężarówka, tylko jakieś takie, wiesz, nie za duże to było, więc nie wzięliśmy chyba klawiszowca, nie wzięliśmy ze sobą, żeby się zmieścić, wiesz. To były takie jaja i pamiętam, że graliśmy tam i ludzie, wiesz, jak to na festynie, tak, tam piwo, kiełbasa, nie, i tam lud się cieszy i świętuje.
I wiesz, i widzę po prostu, i śpiewam tam jakieś otwarte są miłości drzwi, wiesz, jakaś taka baladka, i nagle otwieram oczy i widzę, jak dwóch panów gdzieś tam przy stole po prostu siedzi, wiesz, się nachyla do siebie nad tym piwem, i bo przeszkadzam im, wiesz, nie słyszą, co mówią, o czym rozmawiają, nie? I tak sobie myślę, to jest najbliżej odrzucenia, jak czułem na pewno. Ale taką myśl, jak powiedziałeś to, że właśnie, że północ, południe, wschód, nie? Jakby, że różne przeżywania, nawet tutaj u nas, w Polsce, to sobie wspomniałem, że przecież ty skończyłeś szkołę Hillsonga w Australii, nie? I zawsze, przyznam, że zawsze chciałem ci zadać to pytanie, że z tamtym doświadczeniem, jak wróciłeś, właśnie, no takim właśnie wręcz z drugiej półkuli, prawda? Z innego świata. Jak to się ma do tego naszego tu świata? Takie to uwielbienie no, Hillsongowe z Australii. Że gdzieś my to znamy oczywiście, jakby słuchamy, gdzieś tam oglądamy, nie? Przyjeżdża Hillsong do Polski co jakiś czas, nie? Ale tak jakby, no bardziej chciałem to spytać tak od środka, jako ty właśnie, jako lider uwielbienia, jakby ten, to co, że tego Hillsonga masz w środku, nie? Coś można tak powiedzieć, nie? A jednocześnie masz taki polski świat i to jak to się ze sobą ma? No to ciekawe pytanie. Wiesz co, nawet się nie zastanawiałem w takim sensie przenoszenia, wiesz, kontekstu australijskiego na polski. Bardziej, wiesz, patrzę na to na zasadzie, że nauczyłem się pewnych zasad i pewnych, wiesz, może jakieś takie mojej wrażliwości, ale na przykład to, co bardzo wyciągnąłem z Hillsonga, to takie zabieranie ludzi w podróż, nie? Że właśnie na przykład nie prowadzę uwielbienia tak na zasadzie, i zdarza się tak, są niektórzy, którzy tak prowadzą, nie wiem, czy to działa do końca, już nie każdy sam ten, ale na zasadzie, że wiesz, że staję z gitarą, zamykam oczy i po prostu śpiewam, nie? I czasami to działa faktycznie, że ludzie idą za tym, ale ja na przykład będąc tam, nauczyłem się, nie, że ja chcę jakby ludzi zabrać w podróż, powiedzieć, zachęcić, nie? I żebyśmy byli w tym razem, nie? I to jest mój styl, nie? Więc na przykład to mam stamtąd zdecydowanie, nie? To jest z tej duchowości, z tego przeżywania, nie? Więc wydaje mi się, że wiesz, bardziej poszedłem w takie strony wyciągania jakichś zasad i przenoszenia je tutaj na ten polski grunt, czy ten grunt służby po prostu. Bardziej w taki sposób, no, zasad niż jakiegoś formy konkretnie, że musi być tak, nie? Ja lubię, myślę, że jak wróciłem z Australii, byłem bardziej taki, że lubiłem bardzo zaplanowane uwielbienie, z piosenki do piosenki, połączenie, dobrze przygotowane, wiesz, setlisty piosenek, żeby to wszystko było taką jedną historią, jedną opowieścią, w której ludzie mogą uczestniczyć. I to była moja, to był mój sposób wyrażania się w ten sposób. I to świetnie działało i uważam, jakby nie widzę w tym, często ludzie widzą w tym małą duchowość, że coś jest mało duchowe, ale ja uważam, że no to jest jak z kazaniem, nie? Że tak, możesz powiedzieć, że jak się dobrze przygotujesz, czy to jest mało duchowe? No nie, no nie. A wręcz wszyscy ci dziękują za to, że się dobrze przygotowałeś. Nie? A ktoś inny ma może większą taką, wiesz, do freestylu nutkę i jest w stanie gdzieś tam zaimprowizować. Okej, okay, nie? Z kolei teraz bardziej mam w taką stronę tworzenia przestrzeni właśnie. Widzę, że ludzi trzeba bardziej zachęcać do modlitwy i też patrzę na uwielbienie jako taką formę nauczania ludzi, jak się modlić. Bo widzę, że to mam wrażenie, że to się zmieniło akurat, przynajmniej w naszym środowisku protestanckim w ciągu ostatnich 100 lat. Że kiedyś było naturalnym to, że ludzie właśnie, wiesz, że cichła piosenka, ja też mówię o kontekście protestanckim, bo wtedy właściwie tylko ten kontekst znałem, teraz już mam szersze spojrzenie, ale było tak, że wiesz, że zmieniałeś akordy między piosenkami i kartki, ale ludzie wrzała modlitwa, była wrzawa, zaangażowanie, nie? I więc to było okej, że my wracaliśmy i myśleliśmy, dobra, możemy łatwo połączyć piosenki, szybciutko, tutaj sprawnie, ładnie setlistę zrobić, bo ludzie tak się modlili, ludzie byli zaangażowani. I zobaczyłem coś takiego, co się działo przez 5 lat z rzędu byłem liderem uwielbienia na takim zlocie dla gimnazjalistów, teraz już nie ma gimnazjum, ale to był zlot dla gimnazjalistów.
I tam prowadziłem uwielbienie i w pewnym momencie, wiesz, zobaczyłem, że kurczę, my kończymy jedną piosenkę i jak jest piosenka, ludzie są zaangażowani, kończy się piosenka i oni czekają, aż my zaczniemy grać następną, nie? I to nie jest na zasadzie, wiesz, jakieś tam zniecierpliwienie czy coś, tak. Tylko po prostu oni totalnie, ci młodzi ludzie nie wiedzą, jak się modlić, tak. Nie? I mówię, kurczę, to jeżeli oni tutaj tak reagują, to znaczy, że w ich kościołach jest podobnie. Oni tak. Nie mają przykładu, w jaki sposób to robić. I to mi pokazało, że kurczaki, to znaczy, że my musimy na nowo ich zacząć uczyć tego, nie? Więc to tworzenie przestrzeni właśnie, tworzenie takiego nowej pieśni, czy przestrzeni na właśnie uwielbienie samemu, czy to, że właśnie wychodzę do ludzi, mówię, zachęcam ich, na zasadzie zachęcam was, módlcie się, możesz dziękować Bogu za to, możesz dziękować Bogu za to. Czyli to jest dużo bardziej takie takie zachęcanie i właśnie budowanie ich takich zwyczajów, że jeżeli oni spróbują w takim bezpiecznym środowisku, wiesz, uwielbienia, gdzie ktoś im nawet podpowiada wręcz, jak się mają modlić, to może oni wrócą do domu i będzie im też łatwiej, nie? Spróbować porozmawiać z Bogiem swoimi słowami, nie? Ale myślę, że to jest takie połączone ze sobą. No, ale sorry, odpłynąłem. Ale nie, to jest bardzo ciekawe, bardzo. Nie, bo to też jest jakby, nie? To jakby, że stamtąd się wzięło. Jeszcze wrócę do tej Australii, nie? Bo że rozumiem, że w Australii było takie też miks tak ludzi, nie? Że jakby z Afryki jacyś ludzie, nie? Z Azji byli, tak. Z Stanów coś tam, z Ameryki Południowej, nie? I tak, nie wiem, ja jazzowo może tak myślę sobie, jak to jest, nie wiem, starzy jazzmeni lubią grać, jakby Herbie Hancock czy tam inni, prawda, że zapraszają z różnych kultur, żeby ubogacić jakby tymi no, niepowtarzalnymi takimi smakami, nazwijmy to, no, to w tym wypadku naszym jakby uwielbienie, nie? Że jakby jak Afryka by tam na przykład do Hillsonga przenikała, albo Ameryka Południowa, nie? Albo Polska właśnie i potem w drugą stronę, nie? Że to się bardzo ciekawy miks może z tego zrobić. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że... Czy jednak kultura anglosaska tam... Właśnie tak, że to jest jakby marka Hillsong. W tamtym momencie to było tak mocne coś, że tam jechałeś konkretnie po to, nie? I ja też jechałem konkretnie po to, nie? Jakby, że to jest to i chcę tego zaczerpnąć, nie? I potem powiem ci, że wielu moich znajomych, którzy wracali do domów, do swoich kościołów, do swoich lokalnych społeczności, wchodzili w służbę i zderzali się bardzo często z takim rozczarowaniem, że kurczę, to jest jednak inny świat, nie? I zresztą to może inaczej, to było artykułowane w czasie college'u, że słuchajcie, nie próbujcie kopiować. I może nie za dobrze im poszło po prostu w tym koledżu, żeby właśnie wyartykułować to bardziej, ale dla wielu ludzi było to zderzenie, nie? Rzeczywistości. Ja się cieszę, że udało mi się właśnie wyciągnąć to, co dobre z tego doświadczenia, właśnie te kwestie zasad, pewnego doświadczenia, pewnej wrażliwości, ale właśnie, że w pewnym momencie odpuściłem. Że nie próbowałem na siłę kopiować, bo tylko bym się sfrustrował. Nie da się tego kontekstu przełożyć jeden do jeden na polski kontekst, tak, chociażby ze względu na, wiesz, wielkość charyzmatycznych wspólnot na przykład, w których można usługiwać, nie? Że to jednak cały czas raczkuje u nas, jak na to, ilu nas jest tutaj w Polsce, nie? I to się rozwija fajnie. Też jest teraz, jest 2023 rok, ja wróciłem w 2012 roku, nie? Znowu inny kontekst trochę, tak, nie? Ale to też ciekawe, nie? Że to można rzeczywiście tak się sfrustrować, nie? Że nie wiem, ktoś się zachwycił, choćby Hillsongiem, właśnie na mnie działa, a ja nie umiem jakby tak tego przekazać, żeby ktoś się zachwycał, nie? I to gotowa frustracja, nie? Jakby, no trzeba ten proces jakiś taki przejść, chociaż też taki właśnie wracając do tego jazzowego świata, jakby, że dopiero jak masz taką rzeczywiście szerokość i wolność, to wtedy ci się to pomieści, nie? A jak tak za wąsko idziesz, czy za wąsko myślisz, to są za szerokie światy, żeby się tak to składało, nie? Że to jest jednak, wiesz, ogromna kultura, nie wiem, afrykańska, czy amerykańska, czy nawet polska, nie? W muzyce.
no nie wiem, tak mi się przychodzi, nie? Że na przykład ci czarnoskórzy Amerykanie lubią teraz się uczyć klasycznej muzyki europejskiej. Mm-hmm. Nie, bo na przykład jest, to mnie też tak zaskoczyło, nie, bo my lubimy tak właśnie, jak tutaj wyczuć, nie wiem, swing albo taki, wiesz, właśnie, że to jest jakiś taki murzyński lot, nie, mm-hmm. nazwijmy to, nie, że to, że tutaj się uczysz jako Europejczyk, jak to tak, ten, a oni mówią, nie, my się lubimy uczyć tego waszego, że to, jak możecie bez swingu grać te rzeczy, nie, mm-hmm. nie, że to jest jakby długie frazy bez pulsu, mm-hmm. jakby, i nas to ciekawi, nie? Mm-hmm. Że to jest jakby ciekawe w dwie strony, nie? Że to, no tak. A jednocześnie, tak mi przychodzi, mądruję się może trochę, ale to mnie, pamiętam, poruszyło, jak z panem Januszem, świętej pamięci już, panem Januszem Muniakiem, mm-hmm. że on mówi, że to, że możesz czerpać, ale to nie, nigdy nie zaśpiewasz tak jak tak. Gospelowy skład. Mm-hmm. No bo jesteś Polakiem, nie? Mm-hmm. Nie masz jakby tego, tak samo jak mówi, żaden czarnoskóry nie zaśpiewa góralskiej muzyki tak jak góral, mm-hmm. nie? Mm-hmm. I też nie o to chodzi, natomiast to nie znaczy, że to gdzieś nie możemy czerpać, nie? Tylko, że to czerpanie jest na różnych poziomach, czasami na poziomie treści, czasami formy, czasami jakiegoś klimatu, mm-hmm. no bo jednocześnie jesteśmy ludźmi tak. tymi samymi, nie? Jakby z tą konstrukcją pragnącą miłości i tak dalej. Jak to w tych dźwiękach i treściach odnaleźć? No bardzo to jest ciekawe. Tak, wiesz co, no, dla mnie to jest, bardzo się objawia na przykład w moim pisaniu piosenek, nie? Że ja jakby tworzę muzykę. Ja przez lata sam produkowałem i zresztą nadal sam produkuję swoją muzykę, nie? Bo miałem takie poczucie, że tylko ja czuję, też miałem zasoby, że byłem w stanie to zrobić, że jakoś się interesowałem tematem, ale miałem takie poczucie, że ja właśnie chcę jak najbliżej tego zachodniego brzmienia muzyki uwielbienia, nie? Tego, co mi grało. Tak. I wiesz, słuchałem dosłownie, wiesz, jeden do jeden. Słuchałem swojej piosenki, słuchałem Hillsong, wiesz, jakieś tam nagrania, które mi się wydawało podobne i mówię, jak oni to zrobili, nie? I wiesz, analizowałem. Tak. Szukałem tego brzmienia, nie? Ale mimo wszystko nie jestem w stanie tego zrobić tak jak oni, nie jestem w stanie zabrzmieć tak jak oni, wiesz, nie jestem w stanie napisać nawet tekstu tak jak oni, bo wiesz, im dłużej piszesz, tym nagle dochodzisz do tego, że kurczę, jednak język angielski od polskiego się różni, wiesz, inaczej się pisze po angielsku, inaczej po polsku, inne rzeczy zagrają po polsku, inne rzeczy zagrają po angielsku, nie? Jeżeli chodzi muzycznie. Chociaż Melania tak to umie jakoś połączyć. Jak ostatnio słyszałem, że, tak, że to jest imponujące. To prawda. Ale to jest wyższa szkoła jazdy. To jest wyższa szkoła jazdy. Ale widzisz, to jest ciekawe, bo przez to, że na przykład uwielbienie staje się coraz bardziej popularne, dziewczyny akurat, w sensie Melania i Maja, robią tłumaczenia, które są na bardzo siostra dobrym Melania, poziomie. Siostra. Tak, tak. Maja, siostra Melanii, moja szwagierka. I przez to, że one zaczęły robić, już bardzo długo to robią, nie? Ale udało się zrobić coś takiego, że zazwyczaj śpiewamy te same tłumaczenia, że ludzie idą właśnie na ten portal tłumaczenia uwielbienia.pl. Polecamy, zapraszamy. Że jednak zaczęli ludzie śpiewać jeden tekst, jedna forma. I to jest super. Kiedyś tak. każdym co 5 kilometrów było inne tłumaczenie, nie? Więc to była rzeźnia, nie? Ale przez to, że my tyle śpiewamy właśnie po angielsku, ja na przykład to zauważyłem, że i to jest też, zresztą z Mateo o tym wiele razy rozmawialiśmy, że my zaczęliśmy pisać po polsku, jakbyśmy pisali tłumaczenie. Wiesz, o co chodzi? Tak. Ciekawe. I to jest kwestia, wiesz, na przykład w języku angielskim jest bardzo dużo jednosylabowych słów. Mhm. Więc kiedy na przykład właśnie dziewczyny tłumaczą, no to muszą walczyć z tym, żeby dochodzić do tego, wiesz, końcówki, nawet muzycznie kończysz słowo tak, że jednosylabowym słowem kończysz. I ja na przykład, wyobraź sobie, że przez pierwsze ileś lat pisałem tak melodię, że musiało być jednosylabowe słowo na końcu, rozumiesz? Więc to jest ten wpływ zachodniej muzyki, nie? I teraz dopiero się uczę, świadomy już tego, nie? Bo to wymaga jakiejś świadomości,
Mówię, kurczę, no ile masz takich słów, wiesz, dziś jest pan, nie? Żeby unikać słowa twe i swe, bo me, no bo tego się w języku potocznym nie używa, tak więc, więc wiesz, jakby nagle się okazuje, że masz 7 słów i musisz cały czas rymy do nich już wkładać, nie? I nagle, aha, dobra, czyli muszę, wiesz, że to wziąłem, to jest za bardzo amerykańskie, to jest za bardzo, nie mówię, że nigdy tego nie ma, ale być może jestem w stanie właśnie upolszczyć tę melodię, kończąc na dwusylobowym słowie, tak już nie wchodząc w technikalia, nie? Ale to jest ciekawe, nie? I to jest totalnie wpływ zachodniej muzyki, tej melodyczności takiej już, nawet nie tylko kościelnej, ale po prostu zachodniej muzyki, nie? Którą komercyjnej, nie? Po prostu, którą ja akurat lubię na przykład, nie? A macie taką z Melanią jakieś projekty, zamysły, coś wspólnego? Tak z ciekawości pytam. Wiesz co, wszystko co ja tworzę to jest trochę wspólne, to znaczy na tyle na ile Melania ma czas, bo ona też pracuje zawodowo normalnie, więc na tyle, na ile ma czas, ja staram się z nią tworzyć, z nią pisać. Faktycznie właściwie każdą piosenkę, zanim ja potrzebuję takiego jej takiej okejki, wiesz, żeby się tak poczuć, okej, jest okej, jest okej, nie? Że ja potrzebuję jej akceptacji. I czasami, to nie mówię, że się zawsze zgadzamy, ona czasami zwraca uwagę na coś, co ja mówię, nie, to jest spoko, wiesz, ale jest ten proces zawsze, że współtworzymy to i myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że na 80% piosenek Melania jest jakimś współautorem ze mną, współautorem i ten wpływ jest większy, mniejszy, ale jakby zawsze to jest coś, co razem, to jest coś, co razem robimy. Mesia teraz wchodzi coraz bardziej w świat songwritingu, bo to jest coś, co jej jest odkryciem chyba tego roku, że właśnie, że chce pisać dla ludzi, nie? Chce pisać piosenki, że ona nawet nie musi wykonywać tak bardzo, co bardzo właśnie odpoczywa, kiedy pisze. I ostatnio znikł się 2 razy, tak zrobiliśmy, że w sobotę ja wziąłem młodego do auta, i wyjechaliśmy, mama została w domu i pisała. I wiesz, z 3 tekstami jakimiś tam pracowała, więc wiesz, jakby i mówi, ale odpoczęłam, nie? Więc mówię, widzisz, ty odpoczywasz, że jeszcze jest jakiś owoc z tego. Nie? Super. No. Także coś się dzieje cały czas. Tak cię jeszcze zahaczę o to, co jest tematem zasadniczo też tej serii, a myśmy się spodziewali, jakbyś tak popatrzył na siebie przez te słowa, przez to zdanie, a myśmy się spodziewali, to co ci tak się rodzi, czy kojarzy? Z tymi spodziewaniami. A myśmy się spodziewali. Kurczę, nie wiem, wiesz co, ja powiem ci szczerze, ja jestem właśnie jakoś tak ostatnio zaskakiwany pozytywnie, więc... W sumie w tym o to chodzi. Tak, nie, bo myślę sobie o... na przykład właśnie o muzyce uwielbienia, że jak ja wróciłem właśnie z tego Hillsonga już wspomnianego tutaj, to na początku byłem, wiesz, w takim wysokie C i po prostu w dół. Moje oczekiwania, moje, wiesz, jakby marzenia też gdzieś tam umniejszałem, bo widziałem, że kurczę, to chyba jednak jest niemożliwe wszystko, nie? Po czym nagle 3 lata temu nagle zaczęło się bardzo dużo rzeczy dziać od tej serii Chwałmu, którą Marcin Zieliński zrobił, nie? Gdzieś tam i to wszystko się działo, wiesz, po pandemii, więc w ogóle ten pandemia to już był taki rycie gleby, wiesz, już tak, już gorzej być nie może, nie? I nagle po prostu to gdzieś tak odbiło i dla mnie tym kontekstem jest właśnie Marcin Zieliński i Chwałmu. Też te spotkania, 2 duże, nie, w Atlas Arenie, 1 we Wrocławiu w tym roku. Kurczę, że jestem taki zaskoczony, nie? Więc jakbym miał powiedzieć 5 lat temu, to bym powiedział, a myśmy myśleli, że ja już będę programistą w tym momencie, nie? Bo już wiele było zwątpień, naprawdę, powiem szczerze, za każdym razem mówię, ale to jest prawda, że gdyby nie Melania, gdyby nie to, że ona faktycznie stała przy mnie i wspierała mnie, wiesz, w procesie takim, mówi, twórz, rób muzę, to jest dobre, to jest cenne, to warto. Jakby warto, no to już dawno byłbym, pewnie byśmy teraz nie siedzieli, tylko bym, wiesz, gdzieś siedział w Gdańsk Oliwa w biurze i klepał, wiesz, kody, nie? Więc tak, chwała Bogu, nie? Że gdzieś tam, nawet miałem taką fazę, że przez 5 roku faktycznie się uczyłem się programować, bo już mówię, koniec, mam dość, nie? Mam dość,
nie udaje się, nie? I nagle coś się zmieniło i zmieniło się nie tylko to, że wiesz, że ja mam więcej zaproszeń, ale że w ogóle cała mentalność, całe podejście do uwielbienia, też wspólnotowo, to podejście do takiego charyzmatycznego uwielbienia, wiesz, że jakby tyle rzeczy się zmieniło w ogóle w mentalności, w oczekiwaniu ludzi. Ludzie zaczęli słuchać namiętnie po prostu tej muzyki. I to nie, że muzyki chrześcijańskiej, tylko muzyki uwielbienia typowo. Mm. Nie? I ten, więc no, tutaj jestem zaskoczony pozytywnie. I też zaskoczony, że Bóg właśnie spełnia marzenia i gdzieś tam dotrzymuje obietnic, nawet jeżeli musisz przejść przez ciemną dolinę najpierw, nie? Żeby wyjść na łąkę. I te dary, nie? Się jakby rzeczywiście ich charyzmaty ujawniają. Do czego byśmy zaprosili czy zachęcali? Oczywiście do modlitwy o nową płytę, żeby wyszła jak najszybciej. No tak. Tych płyt, które już były. Żeby no może nie jak najszybciej, a jak najlepiej, żeby wyszła. Tak. Najszybciej. W swoim czasie. Do tego, co robi Melania z Mają, zapraszamy. Do czego jeszcze byśmy zapraszali? Myślę, że po prostu do modlitwy o moją służbę, o twoją służbę kaznodziejską, moją służbę uwielbienia. Myślę, że jest co robić, robotników mało. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, nie widzieliście, nie uczestniczyliście w tym, co robi Michał, to szukajcie i tak bardzo jest. Serdecznie zapraszam, polecam. To, czego ja doświadczyłem, sami zobaczycie. Jak tak. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Z Panem Bogiem, trzymajcie się, hej.